Kontra Grzesiek. Wielkie brawa, pierwsza walka jesieni średniowiecza. Turniej walk podstawowych. Wielkie brawa, myślę, czas zaczynać. Ale walki są prowadzone fair, w przypadku utraty broni oczywiście przeciwnik przestaje walczyć. Utrata broni nie jest dodatkowo punktowana. Należy się spodziewać, że przy dzisiejszej pogodzie walki będą bardzo żywiołowe, bo panom po prostu będzie na pewno bardzo chciało się rozgrzać. A my na publiczności nie przysypiajmy, możemy dopingować, powoli się już rozgrzewać swoje gardła i ręce. Dużo oklasków powinna być niemal co chwila. Później przejdziemy do meksykańskiej fali, a wszystko po to, aby nam tu się ciepło zrobiło. Koniec walki. Wielkie brawa, Grzesiek Krasowski z Olsztynka do Olsztarcie, mam tutaj do nas, na pierwszy poziom. Dziękujemy Molikowi. Widać, że wczorajszy koncert w Olsztynie mu nie posłużył. Jest też z tego, co widzę, kontra Kuba z Lubicy. Przypomnę... Łukasz Piński to ten zawodnik z zielonej jace, a w tonacji czerwono-czarnej Kuba Brzozowski. Mikołaj Brzozowski, coś mówię. Nie poprawiaj, błazna. Człowiecze przebierańcu. W międzyczasie do obsługi technicznej proszę wyłączyć natrysk. Skierować go ewentualnie tam na publiczność. Ostatnie 10 sekund tej walki, panowie, możecie jeszcze spróbować przychylić szale na swoją stronę. Jeszcze możecie przechylić koniec walki. Koniec walki. Piński przechodzi dalej, poprosimy jego tarczę. Pan miał szansę swoje imię uwieścić. Kuba z Nidzicy, a więc gospodarz. Jeden z młodszych uczestników walk. Dentystek. Pamiętam prawie jak było, by to było wczoraj. Przynosiłem jego mamie pieluchy do przemieniania na iluś tam turniejach wstecz, a teraz proszę, jeden z czołowych fighterów w ruchu rycerskim. Thank you.
Kuba to ten wyższy zawodnik, Szary Jace, dentystek, natomiast tym wyskokiem a la Matrix starszą kompanii Czarnego Gryfa, a niekiedy reprezentant Fabryki Świn. Dzisiaj jako dentystek, syn dentysty. Ostatnie momenty tej walki. Jeszcze panowie możecie coś działać. Jeszcze możecie się sieknąć. Ostatnie odliczanie. 8 sekund. Koniec! Koniec walki, że jeśli jakieś nazwisko jest w głowie mniej znane i je bardziej przekręca, to nic prostszego jak podczas biesiady z Gwiazdą się zaznajomić na tyle, aby w najbliższej takiej imprezie nazwisko mogło być zupełnie inaczej intonowane.